Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Rafał z tej strony. Parę dni temu nagrywałem zapowiedź dotyczącą nowej kamery GoPro Hero 9. Jak pamiętacie, latam obecnie siódemką i to siódemkę wide po spektakularnym rozbiciu i zgubieniu właściwie siódemki black. Ósemki nie kupowałem ze względu na to, że nie ma tego ekranu, niestety wymiennego, tej pokrywy ekranu, ale weszła dziewiątka, która jest co prawda nieco cięższa i większa od tych poprzednich modeli, ale mimo wszystko jest dosyć intrygująca i dzisiaj parę słów na ten temat. Zamówiłem tą kamerę drugiego dnia 17 września, po przemyśleniu pewnych szczegółów i po sprawdzeniu pewnych faktów. I dzisiaj chciałem podzielić się z Wami też taką sytuacją, która jest dosyć niecodzienna, mianowicie jak duża jest różnica w cenach na rynku polskim, a na stronie GoPro.com. I słuchajcie, to jest spektakularne, bo już wielokrotnie się spotykamy z takimi rzeczami, ale ja kupiłem tą kamerę, zamówiłem za 1472 i dzisiaj opowiem o tym, gdzie jest haczyk, więc przejdźmy może najpierw do stron internetowych, pokażę Wam te relacje cenowe i wyjaśnię, jak to wszystko działa. Ok, więc tak, sytuacja jest taka. Na stronach polskich ta kamera GoPro Hero 9 kosztuje 229 zł, także cena jest dość wysoka, jak widzicie. Nie jest to niska cena i nie zawiera dodatkowych akcesoriów ani karty pamięci. Właściwie nie mamy tutaj nic oprócz gołej kamery bez akcesoriów. Teraz jeżeli przejdziemy na stronę GoPro Hero, GoPro.com, mamy tutaj stronę produktową i mamy promocję na GoPro Hero 09 Black. Dziewiątkę Black za 379 euro. Normalna cena wynosi 479,99, czyli to jest ta cena, która odpowiada tym relacjom cenowym w Polsce i także wśród innych dystrybutorów GoPro. Także zobaczycie, co się stało, że GoPro postanowiło pójść z własną ścieżką, jeżeli chodzi o wprowadzenie produktu już dziewiątej generacji. Kamery dziewiątej generacji. Mamy taniej o 100 euro, jeżeli chodzi o ten produkt w promocji, a jednocześnie płacimy za subskrypcję, gdzie mamy dostęp do chmury, unlimited cloud storage, mamy też up to 50% off at GoPro.com, czyli do 50% na akcesoria. Możemy dokupić sobie do 10 akcesoriów w ramach rocznej subskrypcji i mamy dwie wymiany kamery w ciągu roku. Podobna sprawa jak DJI Care Refresh, czyli mamy dwie wymiany. To jest wszystko wyjaśnione i te odnośniki znajdziecie na samym dole tej strony. Widać, one są tutaj właśnie, jeżeli chodzi o ten plan. I ten plan kosztował mnie dodatkową opłatę, czyli 1472, a to, za to płaciłem około 230 zł za ten plan. I dodatkowo mamy jeszcze kartę pamięci SD, tą szybką kartę 32 giga. Mamy też możliwość zakupienia bundle, czyli tutaj w tym zestawie jest taki klips magnetyczny, jest też kijek selfie pływający i dodatkowa bateria. To wszystko za 429. Ja zdecydowałem się na ten pierwszy pakiet i tutaj mamy podobną sprawę, a mianowicie też ta roczna subskrypcja. Normalna cena tego zestawu wynosi 529. Nie ma go jeszcze w Polsce, przynajmniej nie spotkałem się specjalnie z ofertami na ten podstawowy zestaw. Także jak widzicie, cena na stronie GoPro.com jest zdecydowanie lepsza. Z tego wynika, że przy tym produkcie, tak jak powiedziałem, poszli własną drogą. Zobaczmy w takim razie, jeżeli chodzi o takie sprawy jak tracking. Ja zamówiłem tą kamerę 17.09 i ona do nas jedzie z Holandii, jak widać tutaj, Netherlands, wysłana 17, czyli tego dnia, kiedy zamówiłem, od razu została wysłana. Następnie trafiła do Eindhoven i jest w tej chwili w centrum logistycznym w Mysłowicach. Zapowiadają, że jutro, w poniedziałek 21 września, będzie u nas pod koniec dnia. Także ciekawa sprawa i słuchajcie, dlatego warto się zastanowić, czy faktycznie czy kupować tą kamerę w Polsce, bo nawet jeżeli odliczamy VAT na firmę, no to zobaczcie, co się dzieje, że ja tutaj zapłaciłem 1472, tak, to jest ta pierwsza kwota i zapłaciłem za to członkostwo 223, czyli to jest niecałe 1700 zł, czyli ponad 600 zł, słuchajcie, taniej. Jeżeli ktoś jeszcze wie, jak odliczyć VAT, bo prawdopodobnie ta faktura będzie z Holandii, skoro tutaj jest wysyłka z Holandii, byłaby
byłaby szansa jeszcze, żeby odliczyć VAT, także całkiem korzystnie to wygląda. I już jutro powinienem pod koniec dnia mieć tą kamerę GoPro Hero 9. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, słuchajcie, także te relacje, jak widać, one są dość ciekawe i tak jak widzicie, nie zawsze Zenon Martyniuk przygrywa nam do sukcesu, bo może się okazać, że jeżeli będziemy drążyć i znajdziemy coś więcej, to faktycznie zaoszczędzimy nawet 600, co nam może pomóc, żeby sobie kupić na przykład Media Mode, czy jakieś inne fajne akcesoria typu karty pamięci, czy ten choćby zestaw bundle, który zawiera klips magnetyczny, drugą baterię, czy zawiera też takie rzeczy jak ten uchwyt, czy kartę pamięci. Słuchajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dzięki za uwagę, pozdrowienia, jeżeli Wam się ten film podobał i uważacie go za pomocny, bo on ma być pomocny głównie zakupowo też, żeby otworzyć pewne horyzonty, to jak najbardziej prośba o łapkę w górę i suba dla tego kanału, pozdrowienia i widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.